Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Akwarystycznej Encyklopedii. W tym odcinku omówimy sobie Ancestrusa, czyli najpopularniejszego zbrojnika niebieskiego. Najpierw co nieco informacji. Jeśli chodzi o długość tej ryby, wiele źródeł podaje, że dorasta do 13 cm. Też niejednokrotnie spotykały się ryby większe oraz ryby osiągające znacznie mniejsze rozmiary. Jest to kwestia sporna, ponieważ zależy to od oczywiście genów. Jeśli chodzi o litra zbiornika, jaki powinniśmy zapewnić takiej rybie, jest to akwarium 120-litrowe, które powinniśmy trzymać najlepiej park lub harem tych ryb 1+2. Lecz nie ma problemu, aby te ryby były trzymane w pojedynkę. Dużym błędem jest przetrzymywanie tych ryb w zdecydowanie mniejszych zbiornikach, jako popularnego glonojada. Glonojad to oczywiście nie jest, o czym powiem za chwilkę. Jest to ryba po prostu sumokształtna, która potrzebuje zbiornika minimum 120-litrowego, co jest bardzo ważne przy tych rybach, ponieważ wiele osób trzyma te ryby w znacznie mniejszych zbiornikach, co jest oczywiście dla tych ryb sporym problemem, ponieważ ryby te są terytorialne, a po prostu się męczą w małym zbiorniku wodnym. Temperatura wody 22 do 26 stopni, lecz raczej preferują tą niższą temperaturę. Osobiście nie polecam, dużym błędem kolejnym jest hodowanie tych ryb z paletkami przy wyższych temperaturach. Są to ryby raczej preferujące, podobnie jak kierysy, wodę chłodniejszą, czyli około 22 stopni właśnie. pH wody od 5 do 16, natomiast pH od 6 do 7,5, czyli raczej standardowe, podobne do innych zbrojników oraz innych ryb sumokształtnych. Jeśli chodzi o pochodzenie, przodkowie tej ryby pochodzili z Gujany do rzeczy Amazonki, lecz tak naprawdę ryba ta nie występuje w naturalnym środowisku. Jest to mieszanka kilku gatunków zbrojnika, lecz po prostu łatwo się on rozmnażał i został mocno rozprowadzony. Ryba ta, tak jak wcześniej wspomniałem, nie występuje w naturze. Także jeśli ktoś chce takie 100% akwarium biotopowe, nie nadaje się on do biotopu Amazonki, ponieważ ryba ta w naturze po prostu nie występuje. Jest to odmiana stworzona przez człowieka sztucznie. Jeśli chodzi o zbiornik, powinien być on szczelnie przykryty, ponieważ mimo to, że są to z pozoru takie ryby monotonne, takie ospałe, potrafią naprawdę, że tak to nazwę takiego powera, potrafią nieraz wyskoczyć ze zbiornika, na przykład przy walce. Zbiornik powinien być wyposażony w wydajny filtr, ponieważ ryby te, jak na sumy, naprawdę bardzo brudzą. Są to ryby zdecydowanie, co w moim przypadku, w moim tym akwarium, które właśnie widzicie przed sobą, jest to zbiornik 375 litrów. Posiadam tutaj 5 zbrojników niebieskich i wyrudzą one, szczerze mogę powiedzieć, za całą obsadę, czyli po prostu brudzą tyle, co wszystkie pozostałe ryby razem wzięte. Naprawdę te ryby mają bardzo mocną przemianę materii, także niezbędny jest filtr. Silny grzałka przy tych rybach jest wskazana, lecz nie jest konieczna. Ryby przeżyją bez grzałki. Kolejnym ważnym elementem jest spora ilość korzeni oraz kawałków drewna w zbiorniku. Można także użyć łupin orzecha kokosowego, liści katapangu, łupin właśnie orzecha, co już wspomniałem, lignitu, ponieważ drewno jest potrzebne tym rybom, aby prawidłowo rozwijały się bakterie w ich jelitach. Co sporym jest błędem, nieraz karmienie tych ryb ochotką, ponieważ ryby te po prostu nie potrafią przetwarzać swoich tych robaków i innych pokarmów mięsnych, od czego często chorują. Są to ryby zdecydowanie roślinożerne, które powinniśmy, za chwilkę powiem, czym karmić. Akwarium, tak jak wcześniej wspomniałem, powinno mieć masę kryjówek. Można także użyć, jeśli komuś mniej zależy na aranżacji, a bardziej na samopoczucie ryb, można użyć rurek na przykład,
różnego rodzaju plastikę, w których ryby mogą odbywać tarło lub innej masy dekoracji, w których ryby będą mogły się skryć. Wskazane są także rośliny takie jak kryptokerna, anubias czy nużanie, za którymi ryby mogą się schować, aby czuły się bezpiecznie, sprawdzić, że się nagrywa. Tak, ok. Kolejnym krokiem, o którym opowiem o zbrojnikach, jest pokarm właśnie. Częstym właśnie błędem karmienie zbrojników pokarmem mięsnym, czyli różnego rodzaju ochotką, czy chociażby rozwiętką, wszelkiego rodzaju taką właśnie karą. Jest to błąd, ponieważ ryby te nie potrafią przetwarzać takiegoże pokarmu, podobnie jak lekostomusy, czy innego rodzaju właśnie ryby zbrojnikowate. Nie polecam, ponieważ ryby te nawet mają problemy z rozgryzieniem tych ryb, ponieważ zbrojniki, pyszczek zbrojników jest przystosowany do ścierania, czyli powinniśmy je karmić głównie, polecam, warzywa takie jak sałata, ogórek, cukinia, papryka, w niektórych przypadkach nawet owoce. Ja osobiście polecam banana, lecz nie przy innych rybach, ponieważ ten banan po prostu będzie bardzo oblegany, ponieważ jest on słodki. Lecz nie, ja osobiście nie karmię na waszym miejscu banany, ponieważ nie wiadomo skąd te banany pochodzą. Najlepsze są warzywa jakieś tam domowe, jakiś tam szpinak można, chętnie jedzą. Polecam osobiście sałatę, rozponkę czy rukolę. Ryby te bardzo chętnie spożywają ten pokarm. Jako sztuczny pokarm można stosować spirulinę. Nie polecam mieszania tych pokarmów, ponieważ jeśli zbrojniki przyzwyczają się do spiruliny, nie będą przyjmowały pokarmu warzywnego, można to tak nazwać. Ja miałem tak w przypadku lekostomusów, jest to inny gatunek, więc można to nazwać jako podobnie. Także pokarm jest to kwestia właśnie sporna. Jako dodatek diety można dodać właśnie liście, katapangu, olchy, dębu. Ryby te bardzo chętnie będą ścierały właśnie te listki. Korzenie, które właśnie tak jak wspomniałem, zawierają te bakterie, które wspomagają zdrowy rozwój jelit tych ryb oraz łupiny orzecha kokosowego. Także nadają się do zbiornika ze zbrojnikami. Może jeszcze wspomnę o opisie, o rozpoznawaniu płci u tych ryb. Jest to raczej łatwe do rozpoznania, lecz wspomnę, ponieważ jest to taki opis właśnie tejże ryby. Samica jest długo mniejsza, w wielu wypadkach jest po prostu lepiej zbudowana, pod względem jest po prostu grubsza. Samiec jest jednak masywniejszy pod względem, można to nazwać, że budowy płetw, ponieważ znajdują się na ich kolce. Na pysku znajduje się charakterystyczne wypustki, zazwyczaj w kształcie litery Y, które występują właśnie u samców. U samicy tych wypustków nie ma lub są zdecydowanie drobniejsze. Jeśli chodzi o rozmnażanie, ja nie jestem specem od rozmnażania tych ryb. Nigdy nie rozmnażałem nawet popularnych zbrojników, ponieważ kiedyś nie miałem po prostu do tych ryb jakoś szczęścia. W obecnym czasie nie mam problemu z zbrojnikami, wszystkie czują się u mnie zdecydowanie bardzo dobrze. Jednakże należy przygotować akwarium, w którym będzie bardzo czysta woda, ponieważ mimo tego, że wiele osób tak uważa, że jest to ryba podobnie jak inne sumy, niepotrzebująca, która żyje w bagnie, bo większość ludzi jak interpretuje, że sum to tereny bagniste. Lecz powinno być podłoże oraz wszystko powinno być stosunkowo czyste, ponieważ ryba ta preferuje właśnie małą ilość związków azotowych w wodzie w naszym zbiorniku. Oni się przygotowali właśnie zbiornik z czystą wodą, w którym znajduje się kilka kryjówek złożonych na przykład z takich rurek, na przykład glinianych lub po prostu nawet plastikowych. Mogą być też łupiny orzecha kokosowego, jak wcześniej wspomniałem, czy inne groty, w którym ryby będą mogły składać ikrę. Ikrą opiekuje się samiec. I tak jak było tyle w sumie. Nie jest to, tak jak wspomniałem, specem. Wspomniałem tak na szybko o tym rozmnażaniu. Jeśli chodzi o uwagi, tak jak wspomniałem wcześniej, nie polecam ryby do akwariów małych.
Jeszcze wspomnę, wiele osób tego nie wie, jest to pelagin glonojad i ryba tak glonów nie je. Nawet młode osobniki się uznaje, że glony spożywają, lecz tak naprawdę nawet ciężko jest po prostu te glony pobrać, ponieważ nawet okrzemki ciężko jest po prostu zrapać z szyby, a glony takie krasnoroste po prostu ryby nie potrafią tego przyswajać. Jakieś tam źrenice owszem, lecz nie polecam tej ryby do na zwalczanie glonów, ponieważ po prostu jest to ryba nie jedząca glonów, je po prostu ignoruje. Jest to, można powiedzieć, uzupełnienie diety. Jak wcześniej wspominałem, glony nie powinny być podstawą diety każdej, żadnej ryby, nawet właśnie krewetek czy otosów, które powinniśmy także dokarmiać. Także o zbrojniku niebieskim to już by było chyba tyle. Pokażę jeszcze kilka takich ucinków, które przedstawiają zbrojnika niebieskiego w akcji u moich zbiornikach. Ja posiadam zbrojniki te standardowe niebieskie, jednego wyloniastego oraz zbrojniki złote. Za chwilę pokażę, jak te rybki prezentują się w akcji. Mm-hmm.